10 najważniejszych odkryć archeologicznych w historii. Kamień z Rosetty. Zabytek piśmiennictwa staroegipskiego, którego odkrycie miało przełomowe znaczenie dla odczytania egipskich hieroglifów. Jedna strona jest wypolerowana i na niej wyryty został tekst dwujęzyczny po egipsku oraz po grecku. Tekst zapisany Grekom został szybko odczytany przez filologów. Jego treść stanowi dekret wydany 27 marca roku 196 przed naszą erą przez kapłanów egipskich w Memfis dla uczczenia faraona Ptolemeusza V. Została odkryta podczas robót fortyfikacyjnych w średniowiecznej twierdzy Fortu Rahid w egipskim porcie Rosette 15 lipca 1799 roku przez kapitana Pierre'a Francois Boucharda. Znalezisko przetransportowano statkiem do Kairu, gdzie 29 lipca 1799 roku przedstawiono informacje o tym odkryciu Instytutowi Egipskiemu. Na mocy układu kapitulacyjnego z Aleksandrii w 1801 roku zabytek został przejęty przez Wielką Brytanię. Kamień trafił do Muzeum Brytyjskiego i jest tam przechowywany do dziś. Kamień od dziesiątek lat jest przedmiotem sporów między rządem w Kairze a Wielką Brytanią. Numer 2. Grobowiec Tutanchamona. Grobowiec będący miejscem spoczynku Tutanchamona, faraona z XVIII dynastii rządzącego starożytnym Egiptem w latach do 1323 roku przed naszą erą. Odkryty został przez Howarda Cartera w listopadzie 1922 roku. To jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w historii świata. Ze względu na fakt, iż był to jedyny znaleziony niesplądrowany grobowiec faraona z zachowanym bogatym wyposażeniem i zawierał on jedyną zachowaną mumię w Dolinie Królów. Jego odkrycie stało się sensacją medialną i naukową. Dolina Królów znajduje się w pobliżu miasta Luksor. Wśród znalezionego wyposażenia grobowca Tutanchamona znajdują się m.in. 3 złote łoża, złoty tron, drewniana skrzynia bardzo bogato zdobiona malowidłami, jedno z najcenniejszych dzieł egipskiego rzemiosła, 4 złocone rydwany, liczne posągi, w tym jeden wykonany ze złota. W komorze grobowej były 4 skrzynie grobowe ze złotej blachy, sarkofag z kwarcytu, a w nim 3 włożone w siebie trumny w formie wykonanej ze złotej blachy figury faraona. Do cennych zabytków należy też złota maska na twarzy mumii ważąca ponad 10 kg i mierząca 54 cm wysokości, zdobiona barwionym szkłem. Po wydobyciu z grobowca wyposażenia grobowego przewieziono je do Kairu i umieszczono w tamtejszym muzeum, gdzie jest eksponowane do dziś. Numer 3. Jaskinia Altamiry. Altamira, jaskinia krasowa w górach kantabryjskich w północnej Hiszpanii, odkryta w 1868 roku przez miejscowego myśliwego. W części głównej jaskini na stropie odkryto sylwetki zwierząt, kilkanaście żubrów, jelenie, sarny, konie i koziorożce oraz znaki geometryczne malowane w 3 kolorach: czerwień, czerń i fiolet. Na ścianach znajdują się także odciski i kontury dłoni. Większość rysunków powstała około 13 tysięcy lat przed naszą erą. Jednak niektóre fragmenty rysunków datuje się stosując datowanie radiowęglowe na wiek około 25 do 35 tysięcy lat. Kiedy w 1902 roku ostatecznie uznano rysunki za autentyczne, światem nauki wstrząsnęło. Wcześniej naukowcy uważali, że ludziom w tamtych czasach brakowało rozwoju intelektualnego umożliwiającego tworzenie sztuki. Badacze chętnie przypisują rysunkom wyrazy dążenia do poznawania świata, umiejętność odzwierciedlenia rzeczywistości, początek sztuki, nauki, a nawet pisma. Od czasu udowodnienia, że malowidła pochodzą z paleolitu, liczba odwiedzających wciąż rosła. Tylko w 1973 roku jaskinię odwiedziło 174 tysięcy ludzi. Miało to negatywny wpływ na malowidła i jaskinia została całkowicie zamknięta dla odwiedzających w 2001 roku. Teraz można oglądać te dzieła w odtworzonej replice jaskini. Od 1985 roku jaskinia znajduje się na liście UNESCO Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Numer 4. Rękopisy z Qumran. Jeden z najwspanialszych obiektów archeologicznych, jakie dotąd znaleziono. Rękopisy z Qumran jest to zbiór dokumentów spisanych po hebrajsku, armeńsku i grecku. znalezionych w latach 1947–1956 w 11 grotach niedaleko ruin Qumranu na zachodnim brzegu. Zwoje głównie w języku hebrajskim obejmują historię ponad 500 lat, od III wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery, w tym narodzin Jezusa Chrystusa i powstanie chrześcijaństwa. Wśród przeszło 200 manuskryptów biblijnych znalezionych w Qumran zidentyfikowano fragmenty każdej księgi Biblii hebrajskiej. Przez ponad 70 lat od znalezienia pierwszych fragmentów wokół historii powstania i ukrycia zwojów z Qumran narosło wiele mitów i teorii. Wciąż na przykład nie wiemy, kto mógł być autorem rękopisów. Ta jedna z najstarszych na świecie i najbogatsza kolekcja tekstów biblijnych jest obecnie przechowywana i prezentowana w specjalnie w tym celu wybudowanym sanktuarium księgi, stanowiącym część Muzeum Izraela w Jerozolimie. Numer 5. Mechanizm Antykithiry. Wysoko ceniony jako starożytny grecki komputer, Mechanizm Antykithiry jest jednym z najbardziej niesamowitych odkryć archeologicznych w historii. Kiedy odkryto go na przełomie XIX i XX wieku, przez kolejne 70 lat naukowcy nie byli w stanie określić jego przeznaczenia. Wyprzedzając swoje czasy o co najmniej 1500 lat, Mechanizm Antykithiry był zegarem astronomicznym, który precyzyjnie śledził ruch nieba za pomocą obracających się wskazówek, zazębiających się kół zębatych i wielu tarcz. Naukowcy wciąż zastanawiają się, jak starożytni Grecy mogli opracować coś tak bardzo zaawansowanego. Mechanizm Antykithiry datowany jest na lata 150 do 100 przed naszą erą. Do czasu XVIII-wiecznych zegarów nie jest znany żaden mechanizm o podobnym stopniu złożoności. Urządzenie jest prezentowane w kolekcji Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach. Numer 6. Terakotowa Armia. Jest to zbiór około 8000 figur naturalnej wielkości, wykonanych z wypalonej gliny, przedstawiających żołnierzy, oficerów i konie, znajdujących się w grobowcu chińskiego pierwszego cesarza Qin. Armia znajduje się w odległości 1,5 kilometra na wschód od sarkofagu, na terenie dzisiejszej prowincji Shanxi. W trakcie pogrzebu cesarza w 210 roku przed naszą erą cała armia również została umieszczona w podziemnych pomieszczeniach, których wysokość wynosiła około 3 metrów. Ich posadzki zostały wybrukowane cegłą, a konstrukcję dachu wykonano z drewna. Z biegiem czasu dach zawalił się, a figury zasypała ziemia. Powierzchnia, na której je odnaleziono, ma 210 metrów długości na 60 metrów szerokości. Cały kompleks budowli składających się na mauzoleum zajmuje ponad 100 km², a jego najważniejszym punktem jest wzniesienie, na którym umieszczono komnaty grobowe otoczone przez podziemny mur obronny. Według wierzeń Terakotowa Armia miała strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym. Figury zostały przypadkowo znalezione podczas kopania studni w marcu 1974 roku przez 3 mężczyzn. Terakotowa Armia od 1987 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Numer 7. Biblioteka Aszurbanipala w Niniwie. Biblioteka została odkryta w 2 fazach w czasie prac wykopaliskowych prowadzonych od 1849 roku. Jest to jedno z najlepszych odkryć w historii ludzkości. Biblioteka Aszurbanipala w Niniwie, dzisiejszy Mosul, Irak, była ośrodkiem nauki. Król Aszurbanipal nakazał zgromadzenia wszystkich dzieł pisanych w Mezopotamii, w wyniku czego powstała biblioteka zawierająca ponad 30 000 glinianych tabliczek. Odkrycie zrewolucjonizowało nasze zrozumienie wielu społeczeństw, w tym Asyryjczyków, Sumerów, Akadejczyków i Babilończyków. Biblioteka Aszurbanipala stanowi jeden z najstarszych zbiorów bibliotecznych w historii. Dzięki inicjatywie króla asyryjskiego zebrana została spuścizna kulturowa Babilonii i Asyrii, zapisana w języku akadejskim. Obecnie kolekcja znajduje się w Muzeum Brytyjskim. Numer 8. Sutton Hoo. Jest to stanowisko archeologiczne we wschodniej Anglii, na południe od Woodbridge, w Suffolk, w którym znajduje się anglosaski grób królewski w formie kurhanu, odnaleziony w 1939 roku przez archeologa samouka Basila Brauna. Jest to jedno z najważniejszych odkryć w historii ludzkości. Miejsce połówków Sutton Hoo zrewolucjonizowało to, co wiedzieliśmy o anglosasach. Znalezisko to łódź 27,5 metra długości, na której znajdował się ogromny skarb, który sprawił, że odkrycie archeologów wydawało się kopalnią złota. Ponieważ niewiele było wiadomo o tym okresie, VI i VII wiek naszej ery, odkrycie to rzuciło światło na historię, która wcześniej była oparta na mitach i legendach. Prawdopodobnie grobowiec był przeznaczony dla Redwalda, ostatniego wielkiego króla Anglii Wschodniej z rodu Wafina, zmarłego około 625 roku. Większość przedmiotów znajduje się obecnie w londyńskim British Museum. Numer 9. Göbekli Tepe. Często nazywana pierwszą świątynią na świecie. Göbekli Tepe, z tureckiego wybrzuszone wzgórze, stanowisko archeologiczne w południowo-wschodniej Turcji, w bezpośrednim sąsiedztwie wioski kurdyjskiej Ksirabresk, kryjące pozostałości prehistorycznego sanktuarium. Odkrycie to doprowadziło do rewizji wiedzy o neolicie w Euroazji. Göbekli Tepe jest najstarszym znanym miejscem kultu stworzonym przez człowieka. Jego powstanie datowane jest na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Znajduje się w najwyższym punkcie pasma górskiego Germus, na wysokości 760 metrów nad poziomem morza. Tal ma wysokość 15 metrów i średnicę około 300 metrów. Stratyfikacja terenu wskazuje, że miejsce to było używane przez szereg tysiącleci. W 2018 roku obiekt wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Numer 10. Pompeje. Jedno z bardziej znanych odkryć archeologicznych na naszej liście. Obejmując powierzchnię 150 akrów, Pompeje są obecnie największym stanowiskiem archeologicznym na świecie. Pompeje są starożytnym rzymskim miastem znajdującym się w pobliżu współczesnego Neapolu we Włoszech. Miasto zostało zniszczone w wyniku wybuchu oddalonego o 8 km Wezywiusza, prawdopodobnie 24 sierpnia lub 24 października 79 roku naszej ery. W wyniku wybuchu budynki zostały przykryte od 4 do 6 metrową warstwą popiołu wulkanicznego i pumeksu. Pracę wydobywczą rozpoczęto w 1748 roku. Na szczęście popiół przykrywający budynki oraz brak powietrza i wilgoci zadziałał jak środek konserwujący. Na ulicy wydobyto porozrzucane garnki, przedmioty codziennego użytku i artykuły gospodarstwa domowego. Odkryto nawet słoiki z zakonserwowanymi owocami oraz chleb. W 1963 roku odkryto także inskrypcję, która identyfikowała to miejsce jako Pompeje. Pompeje zostały wpisane w 1997 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i są jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych we Włoszech, odwiedzaną corocznie przez około 2,5 miliona osób. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij pozostawić kciuka w górę i kliknąć subskrybuj. Prosimy także o udostępnianie. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!